Dzień 797 Dziś pojawiło się wiele wiadomości z kierunku Avdiivki W tym miejscu Rosjanie rozpoczęli serię kosztownych ataków na ukraińską osadę Berdycz, aby wziąć ją do kieszeni Głównym rosyjskim celem na północny zachód od Avdiivki jest przełamanie ukraińskich linii obronnych i dotarcie do ukraińskiego miasta Pokrowsk, które służy jako główna ukraińska kwatera główna w regionie Pierwsza ukraińska linia obrony na drodze rosyjskiej operacji znajduje się wzdłuż rzeki Durna Od upadku Avdiivki Rosjanie nieustannie próbują przełamać ukraińską obronę w wielu miejscach Berdici znajduje się na najbardziej wysuniętym z kraju ukraińskiej obrony rzecznej, dlatego też w tym kierunku doszło do największej intensywności starć. Po tym jak siłą rosyjskim udało się przekroczyć linię kolejową, natychmiast rozpoczęły one liczne fale ataków w kierunku Berdici. Ukraińska 47 Brygada Zmechanizowana udostępniła materiał filmowy z drona pokazujący rosyjskie straty na drodze między Stepowem a Berdici od czasu upadku Avdivki. Znaczące straty rosyjskie na tej drodze wynosiły 20 opancerzonych pojazdów transportowych, 8 pojazdów terenowych, dwa pojazdy inżynieryjne, i kilka innych systemów uzbrojenia. Ukraińska brygada stwierdziła, że Rosjanie stracili do 1300 żołnierzy tylko w tych atakach, próbując dotrzeć do osady, ponieważ materiał filmowy pokazuje również pola i samą drogę rozproszoną z rosyjskimi stratami w ludziach. 47. Brygada Zmechanizowana udostępnia również materiał filmowy, na którym kontr-atakuje jeden z tych rosyjskich ataków za pomocą bojowego wozu piechoty Bradley, unieszkodliwiając i niszcząc rosyjski pojazd opancerzony w pojedynku. Po niezwykle kosztownych rosyjskich atakach Rosjanom w końcu udało się dotrzeć do samej osady, Berdici. Geolokalizowany materiał filmowy pokazuje siły rosyjskie przeprowadzające ataki jednym lub dwoma pojazdami opancerzonymi naraz. Operatorzy dronów z 47. Brygady Zmechanizowanej udostępnili geolokalizowane nagranie, na którym niszczą rosyjski opancerzony pojazd transportowy, który przydostał się do osady przy użyciu drona FPV. Inne geolokalizowane nagranie pokazuje rosyjską grupę szturmową próbującą wedrzeć się do osady i zająć pozycję w zniszczonych domach. Niestety dla Rosjan, gdy tylko wjechali do miasta, zostali trafieni przez drona kamikadze FPV. Rosyjska Kota próbowała następnie zejść, lecz została natychmiast zaatakowana przez ukraiński ogień z broni strzeleckiej i zniszczona. Co ciekawe, oba te pojazdy były wyposażone w systemy walki radioelektronicznej, które powinny przeciwdziałać ukraińskim dronom. Pokazuje to, że albo Ukraińcy dostosowali się do rosyjskiego użycia systemów antydronowych i znaleźli sposoby na skuteczne im przeciwdziałanie, albo rosyjskie systemy walki radioelektronicznej są mniej niezawodne niż twierdzono. Po tej serii nieudanych ataków frontalnych na samą wioskę, Rosjanie zdecydowali się na próbę oskrzydlenia ukraińskiej linii obrony za rzeką. Podczas gdy Rosjanom udało się przebić do ukraińskiej osady Oczerytene, Rosjanie natychmiast rozpoczęli serię ataków oskrzydlających na Berdyci. Rosjanie wykorzystują jednak zakłady chemiczne w Awdiivce jako wysuniętą bazę operacyjną, gdyż liczne budynki przemysłowe pozwalają rosyjskim grupom szturmowym na ukrycie się i wsparcie ataków pojazdami opancerzonymi. Próbując zaatakować z tego kierunku musieli pokonać wiele otwartego terenu, aby nawet zbliżyć się do ukraińskich linii. W związku z tym geolokalizowane nagrania opublikowane przez 47. Brygadę Zmechanizowaną pokazują, że pierwsza rosyjska grupa Wielka szturmowa składająca się z trzech czołgów została szybko zauważona przez ukraińskich operatorów dronów, którzy już kierowali ostrzał artyleryjski na rosyjską piechotę w stepowe. Operatorzy dronów i załogi artyleryjskie natychmiast skierowali swoją uwagę na atakujące rosyjskie czołgi, niszcząc je jeden po drugim, zanim jeszcze zbliżyły się do ukraińskiej obrony. Wkrótce potem Rosjanie przeprowadzili trzy kolejne ataki w kierunku Berdyci. Kolejny rosyjski atak składał się z jednego opancerzonego pojazdu transportowego, który podobnie został zauważony wcześniej po tym, jak wyjechał z zakładów chemicznych w Avdij Artyleria otworzyła ogień do rosyjskiego pojazdu, który przestraszył się i postanowił zawrócić. Ukraińcy nie ustąpili, kontynuowali ostrzał wycofującego się rosyjskiego pojazdu, trafiając go, gdy biały dym z jego kanistrów dymnych stał się czarny, wykańczając rosyjską grupę szturmową. Kolejnemu rosyjskiemu atakowi udało się zbliżyć do osiągnięcia celu, jakim było oskrzydlenie ukraińskich obrońców w Berdyci. Rosyjska grupa szturmowa składała się z dwóch pojazdów opancerzonych i jednego pojazdu terenowego, którym udało się przejechać obok linii drzew na północ od osady. Pierwszy pojazd opancerzony Został jednak szybko zniszczony przez ukraińską artylerię, podczas gdy drugi został jedynie unieruchomiony. Rosyjska piechota, znajdująca się na drugim pojeździe, szybko zsiadła z unieruchomionego pojazdu i próbowała uciec do linii drzew w poszukiwaniu osłony. Ukraińcy ponownie nie ustąpili i otworzyli ogień do rosyjskiej piechoty, całkowicie rozbijając rosyjski atak. Ostatni pojazd terenowy został następnie wysłany do przodu, aby wesprzeć atak, ale ponieważ nie było pancerzony, nie miał szans w starciu z ukraińską artylerią. Operatorzy dronów z 47. Brygady Zmechanizowanej opublikowali później kolejne nagranie, na którym... Niszczą rosyjski pojazd terenowy za pomocą dronów kamikadze FPV. Podczas gdy Rosjanom nie powiodły się próby bezpośredniego zdobycia Berdyci, zdołali oni rozwinąć swoje przełamanie w kierunku osady o W tym momencie sytuacja ukraińskich obrońców Berdyci stawała się coraz bardziej dramatyczna, gdyż byli oni zmuszeni odpierać rosyjskie ataki z niemal wszystkich stron. Prawie dwa tygodnie po początkowych nieudanych rosyjskich atakach na Berdyci, Rosjanom udało się ominąć ukraińską osadę i całkowicie odciąć jej główną linię zaopatrzenia. Zmusiło to ukraińską 47 Brygadę Zmechanizowaną odpowiedzialną za obronę regionu do całkowitego wycofania się z osady, ponieważ pozostanie na swoich pozycjach byłoby samobójstwem. Ostatecznie Ukraińcy całkowicie wycofali się z obrony w Berdychi. 47 Brygada Zmechanizowana utrzymywała linię tak długo jak to możliwe, ale ostatecznie została zmuszona do wycofania się, ponieważ Rosjanie przełamali ich północną flankę. Warto zauważyć, że Rosjanie skierowali na kierunek Oczeryteny niemal całą dywizję piechoty zmotoryzowanej i kilka innych brygad. I chociaż Berdici było małą wioską liczącą mniej niż 300 osób, Rosjanie stracili prawie 1500, żołnierzy i dziesiątki pojazdów opancerzonych podczas prób jej zdobycia. Jeżeli Ukraińcy nadal będą zadawać siłom rosyjskim tak wysokie straty, rosyjskie oddziały szybko stracą zdolność bojową, co spowoduje przedwczesne zakończenie działań ofensywnych i umocnienie linii frontu. Jeżeli jesteś przeciwny inwazji na Ukrainę i chcesz wesprzeć pracę, którą wykonuje, rozważ dokonanie zakupu w sklepie internetowym UA Supporter. Można tu znaleźć wiele produktów z ukraińskimi symbolami, aby nie tylko pokazać swoje wsparcie dla tego kanału, ale także dla Ukrainy. Link do sklepu internetowego znajduje się w opisie. Dziękuję za obejrzenie tego raportu i do usłyszenia w następnym.